Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Chwałą Bożą jest żyjący, czyli zbawiony człowiek. Takiej chwały pragnie Bóg. Pragnie On zbawić każdego z nas. Jednak zbawienie nie może odbyć się bez nas, bez naszego udziału. O ile odkupienie było suwerenną decyzją Boga, tak na zbawienie musi On uzyskać zgodę każdego z nas, ponieważ obdarzył nas wolną wolą. Zgodę tę nie wyraża się jednak deklaracją, chociaż i ona jest istotna, ale przede wszystkim wyborem takiego stylu życia, jaki proponuje nam Jezus. A zatem gwarancją mojego i Twojego zbawienia jest przynależność do Jezusa, przynależność do Jego mistycznego ciała, czyli Kościoła. Im ściślej jednoczę się z Jezusem, tym lepsze owoce wydaje moje życie. A to także nie jest bez znaczenia. Życie nasze ma owocować dobrymi czynami i chociaż nie da się ich prosto zważyć, musimy się pytać podczas rachunku sumienia nie tylko o te cierpkie owoce, czyli złe uczynki, ale na pierwszym miejscu o dobre owoce naszych dobrych czynów. Tak łatwo dostrzegamy zło, a tak trudno zauważamy i doceniamy dobro, jakiego w naszym życiu i w naszym świecie jest znacznie więcej niż zła. Ćwiczmy się w dobrych czynach. Dostrzegajmy dobro w nas i wokół nas i nieustannie dziękujmy Bogu za to, że jest dobry, że działa dobro w nas i uczy nas bycia dobrymi każdego dnia.